Mała Hania już tort ma, a czy ma w domu książeczki? Oczywiście, właściwie czytamy od urodzenia tak naprawdę. Na początku takie jakieś tam tylko czarno-białe rysunki, codziennie i rzeczywiście myślę, że to jest sposób na to, żeby dziecko zachęcić do czytania, bo Hania jest małą fanką czytania do dziś. Właściwie znaleźliśmy taki sposób, bo co tydzień przychodzimy po nowe książki do biblioteki. Kiedyś było tak, że dużo kupowaliśmy, gdzieś tam na przełomie drugiego roku życia królowała Jadzia Pętelka, a teraz co tydzień Hania sobie sama wybiera coś nowego i to cały czas są jakieś nowe rzeczy. Mama rozumie chętnie z tatą, jako jedna z form wypoczynku wspólnego do biblioteki zaglądacie, a sami czytacie? Tak, sami czytamy, a Hania w soboty zawsze już sama przypomina, że dzisiaj są zajęcia, bo te zajęcia, no spotkania autorskie są rzadko, ale takie zajęcia w bibliotece tutaj o 12 są zawsze w sobotę, więc jakby Hania od rana już wie, że tu przyjdziemy. Ten czas, który przeżyliśmy na 19 dniach literatury dziecięcej i młodzieżowej udowadnia, pokazuje też, jak wielką rolę w życiu kulturalnym miasta Opola ma biblioteka i wkład, który poprzez literaturę i wydarzenia wokół Dni Literatury wkłada właśnie w to, w co, w rozwój naszych dzieci, w edukację, w wydarzenia, które miały miejsce. Ja tak szybko nadmienię, 113 wydarzeń od 31 marca do 29 kwietnia, ponad 4000 uczestników, w zasadzie 7 bibliotek, no 8 licząc budynek główny, 8 bibliotek w mieście zaangażowanych w cały projekt. Myślę, że to te liczby mówią same za siebie. Spotkania autorskie, konkursy, gry, zabawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne. Dużo autorów, którzy przyjechali do nas z odległych miejsc w Polsce. Dzisiaj Joanna Krzyżanek na podsumowaniu. No i kończymy poprzez słodki akcent, czyli duży, duży tort z jaskółką, która w tym roku w wiosennych dniach literatury dziecięco-młodzieżowej jest z nami od początku. Zawsze wracam do dzieciństwa, do mojej babci. I właściwie wszystkie pierwsze książki to były opowieści babci, które ja sobie odświeżyłam i zapisałam. Wszystkie kolejne powstają dzięki właściwie dzieciom. Ja nie muszę siedzieć w domu i wymyślać. Po prostu spotykam się z tymi małymi, głodnymi molami książkowymi i czasami jedno słowo pociąga za sobą cały ciąg opowiastek. Na przykład usłyszałam w Gramolątko. No to wiadomo, że to jest ktoś, kto się wgramolił pod kocyk. No jakże o tym nie napisać bajki? Czasami jest tak, że my nawet nie wiemy, co się dzieciom w danej bajce spodoba. Ja próbuję jak gdyby wszystkie bajki umiejscowić w miasteczku, które nazwałam bajkowo, Stare Knedelkowo. I zawsze zabieram dzieci do podróży po tym miasteczku, a że są tam tylko 4 ulice, więc jest niewiele domów, ale w każdym kryje się jakaś historia. No i dzieci zaciekawieniem otwierają kolejne drzwi i opowiastka powstaje. Lubisz czytać bajki? No lubię, no ale ja dopiero jeszcze nie umiem czytać, no ale trochę nie znam literek, trochę tak. I mama pomaga, tak? Tak. I teraz nawet jaką książkę, wypożyczyliśmy teraz taką książkę, gdzie jest tekst, niby mała, króciutka bajka, ale że niektóre słowa na przykład zamienione są obrazkami i tak dzieciom jest chętnie tak czytają, bo na przykład idzie i kotek namalowany, to idzie kotek i tak ich zachęcam do czytania, bo sylabami nam ciężko idzie, wiadomo, ale obrazkami bardzo, bardzo fajnie, także może i jeszcze o lwie. Pamiętasz tą książkę o lwie? Nawet zamówiłeś jeszcze jedną i teraz dzisiaj cię czeka drugi tom tej książki. Ja chodzi lwa przed rodzicami. Aha. Jak się chowa lwa przed rodzicami? Tego to nie wiem. No, najpierw babcia pomyślała, że to jest kanapa, tak naprawdę, że to był lew. Oni leżeli na lewu, a potem ona pomyślała, że to jest nocnik, a potem pomyślała, że to... I nawet nie widzieli, że lew z nimi się krada w sklepie. Ale to był, rozumiem, dobry lew i wszystko się dobrze skończyło. Aha. Czytanie to taki ważny moment w domu rodzinnym? Jak najbardziej. Nie mamy, jest zakaz telefonów, telewizji, w ogóle niczego nie mamy. I książka to jest to zamiast cukierków u nas wieczorem, tak. Nie, także to jest po prostu... O, i wyuczyliśmy język polski dzięki bibliotece tu i książkom, bo nie gadaliśmy przed tym w języku polskim. Jesteśmy z Ukrainy, z Lwowa, tak? I wcześniej nie gadaliśmy, także za tych prawie półtora roku niestety wyuczyliśmy dzięki książkom język polski. Każdego dnia płacząc, kręcąc językiem, ale nauczyłam się. Dzieci mnie zmusili do czytania im bajek i tak się nauczyłam polskiego. Bo my nie umieli. Nie umieliśmy czytać, a jeszcze przychodzimy tu każdej soboty na warsztaty. No w ogóle przyjeżdżamy z innej gminy tu. Ja bardzo lubię oglądać książki.
Tak. Fajnie. I to jest najlepsza biblioteka. Już dużo bibliotek widzieliśmy i tam nam najbardziej się podoba i specjalnie przyjeżdżamy, wydzielamy pół dnia w sobotę i przyjeżdżamy tu. Co dzieci najchętniej czytają? Po co najchętniej sięgają? Jak na tym tle wyglądają polscy autorzy literatury dziecięcej? My promujemy przede wszystkim polską literaturę dziecięcą w trakcie wydarzeń. Natomiast no, wiedząc, mając informację od bibliotekarzy w bibliotekach dziecięcych, mamy tą informację, że literatura zagraniczna też ma bardzo duży procent udziału w edukacji, w spotkaniu dzieci z literaturą. Także tutaj, no dziś, tak jak wspomniałem, Joanna Krzyżanek, no to jest autorka literatury dla najmłodszych, także i najmłodszych mam za swoimi plecami. Natomiast no, na Dniach Literatury Młodzieżowej mieliśmy też dużo autorów, którzy piszą literaturę młodzieżową, piszą literaturę również dla dorosłych, bo przecież młodzież dzisiaj sięga nie tylko po literaturę 12, 13, 14, ale i 20+. Także Adam Faber to był też autor literatury fantasy, który był z nami w środę czy czwartek w zeszłym tygodniu. W każdym razie w oddziale dziecięco-młodzieżowym też to spotkanie pokazało, że młodzież jest zainteresowana czytaniem, chce czytać i tych autorów literatury młodzieżowej mieliśmy więcej, także to też cieszy, że nie tylko dzieci, ale też młodzież angażuje się w wydarzenia. Czy udaje się zachować ten balans między oglądaniem a czytaniem? My praktycznie nie oglądamy. Bajki są jedna krótka dzień jako wieczorynka, a poza tym Hanią nie zaznała jeszcze smartfona w rękach, dlatego polecamy jak najbardziej czytanie, rozwija wyobraźnię. Widzimy to też po naszym dziecku, że wzbogaca słownictwo, dlatego jak najbardziej jesteśmy za tego typu przedsięwzięciami, jak to tutaj w bibliotece.